serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj jak jesteśmy w Czersku, kolegi Sebastiana, już odwiedziliśmy jego hodowlę, filmowaliśmy przylot, byliśmy na wspólnym ogniwniku, ale chcemy też kolegom pokazać, tak wyglądał nasz tutaj w oddziale 0299 Czersk, punkt składań sekcji tutaj Czersk. Teraz po reorganizacjach ten punkt niejako został zlikwidowany, za chwilkę przejedziemy, pokażemy gdzie jest nowy, a kolega Sebastian nam powie też tutaj, jak wygląda teraz w oddziale budowa nowego punktu. Tak, tu w tej chwili z końcem roku 2016 wygasła nam jakby umowa dzierżawy tutaj tego terenu i w tej chwili dzierżawimy już, można tak powiedzieć, działkę od gminy o powierzchni 300 metrów, no, trochę w innym miejscu, trochę na uboczu, bo kiedyś też tu inny układ komunikacyjny był. Właśnie, proszę, popatrzmy, właśnie tutaj mamy teraz bardzo ruchliwe skrzyżowanie, jako obwodnica, a nie ma gdzie zaparkować nawet. Nie ma gdzie zaparkować, a kiedyś tutaj była ślepa ulica. Ale też pokażmy od razu, tutaj mamy też budynek straży pożarnej, tutaj zawsze gościnne się odbywają nasze tutaj zebrania. Nie ma co ukrywać. No tutaj jest problematycznie z drugiej na ruch. Z parkowaniem trochę tutaj, no jest to uciążliwe między innymi dla straży i tutaj... Tak, bo nie możemy też zastawiać tutaj. Panią burmistrz obecną, zresztą... Nam ogólnie władze do tej pory cały czas sprzyjały, czy te, czy poprzednie, także no, Czersk, w tej chwili też Czersk, mamy... przepraszam, słynął tylko z tego mandatu, gdzie tutaj komendant tutejszej straży wypisał na samochód jeżdżący na lawecie, to wypisał samochodowi, który był na lawecie mandat. To Czersk z tego był słynny. Tak, także w tej chwili będziemy, za chwilę pojedziemy w to nowe miejsce, będziemy dzierżawić teren. Myślę, że dużo lepsze miejsce od tego, przede wszystkim jest większa działka. Ale myślę, że za chwilę pojedziemy, to pokażemy wszystkim. No zobaczmy. Jeszcze powiem, że nasz oddział zbliża się do 90. rocznicy powstania, bo oddział powstał w 1929 roku. Także tutaj mamy tradycję dosyć. No to już w nowej świetlicy, w nowym punkcie będziemy tam, miejmy nadzieję, obchodzić tą uroczystość. Dobrze, to przejedziemy teraz tam pokazać. Przejedziemy, miał tutaj sekretarz jeszcze Rafał Wyszkowski dołączyć. To przyjedzie, spokojnie tam do nas dojedzie i będziemy tutaj mogli pokazać. Na razie dziękujemy i idziemy tam zobaczyć nowy punkt. No i właśnie dojechaliśmy do tego nowego punktu, gdzie będzie nasz tutaj w oddziale punkt wkładań. Ale zobaczmy, droga główna, to tam przebiega tą drogą z tych płyt. I to, jak to się nazywa te płyty? Jąb, pardon. Mieści się to jest 200-300 metrów w głąb. A tutaj już zostało wykonane ogrodzenie. I teraz nam Sebastian powie, bo tej budki chyba nie będziemy przenosić, co? Nie będziemy przenosić. W tej chwili, jak widać, jest teren ogrodzony. Jest tu działka o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Ale popatrzmy jeszcze, zobaczmy, tu i parking, mamy miejsce, gdzie zaparkować. No tu żeśmy jest dużo miejsca. Wszystko wyrównali, także jest miejsce i teraz jeszcze dwa przęsła będą tam z prawej strony dołożone. I taka brama 4-metrowa, że kabina spokojnie tam będzie mogła się cofnąć. Tam na tamtej ścianie będzie taki 12-metrowa wiata o szerokości około 2,5 metra, że będą cztery boksy do wkładania głębi. Tutaj po prawej stronie jest już zamówiony garaż blaszany, a z tamtej strony chcemy właśnie wybudować takie pomieszczenie dla komisji zegarowej i lotowej. Tutaj popatrzmy, bo tutaj jesteśmy też na tę okoliczność, gdyż wiadomo, że taka inwestycja tutaj członków oddziału, tak jak powiedzieliśmy już w czasie lotu, jest niedużo, teraz jeszcze nam odpadła jedna sekcja, Śliwice, tak? Jest 40 no mieliśmy członków. Zaoszczędzone pewną kwotę i praktycznie teraz sam płot kosztował 5 tysięcy, wiadomo, prace tutaj są społecznie wykonywane, bo tutaj mamy, wiadomo, wśród hodowców są różni fachowcy z różnych branży, także tutaj mamy też kolegę, który miał pewne doświadczenia, wiadomo, w czynie społecznym. Oczywiście. Tu jakoś idzie. Ale do czego zmierzamy? Bo chcemy tutaj tak zrobić, żeby tutaj, wiadomo, każdy się posiłkuje, chodzi o to, żeby w jakiś sposób te pieniądze na to zebrać w miarę szybko. Będziemy się starali tutaj też u nas na stronie przeprowadzić różnego rodzaju akcje, licytacje na rzecz tutaj właśnie budowania tego obiektu. Szczerze mówiąc, mamy tutaj pieniążki na ten płot, na ten garaż blaszany, na to zadaszenie, ale nie będziemy mieli na to pomieszczenie tutaj jakby hodowcy dla tej komisji, z Polski, nie? Tutaj kolega Sebastian pozałatwia, my też się postaramy dołączyć pewną ilość gołębi, będziemy u nas na aukcjach wystawiać, a dochód z tej sprzedaży tych gołębi będziemy przeznaczać właśnie na budowę tego. Tak, podejdźmy może bliżej. Tutaj widzę jeszcze dwie butelki plastikowe, zobaczcie, rzucili, śmieci nie zbierają, także jest ten mankament trochę, ale to nie jest, to jakoś sobie poradzą. Zobaczmy, teren jest tutaj, o i tutaj będzie... Tak jak zostanie zniwelowany, bo kolega tak właśnie może tu przyjedzie. Wyrówna trochę. Wyrównać, tu będzie zebrana ziemia, tam podrzucona. Tam zresztą będzie, bo jeszcze
od miasta mamy dostać taki rozbiórkowy polbruk, także tam będzie... A poczekaj chwilę, tam jest jeszcze schronisko dla psów, widzę. Tam jest takie kojce dla psów, a tam jest oczyszczalnia ścieku. Bo tu jest teren należący do miasta. Teren zakładu usług komunalnych, nie? Czyli widzimy tutaj, to będzie... Mówię, mamy tutaj przede wszystkim spokój, bo tu już się lasy zaczynają, tam masz bory tucholskie. Tak, tak, to. Na temat borów tucholskich dzieł kolegi Mariana Kaczyńskiego rozmawialiśmy. Także, jak widać z tego takiego... newralgicznego można punktu. No tam tu jest punkt dużo, dużo lepszy. Tutaj widzimy. Tu będzie na pewno i od nas odetnął i strażacy. Bezpiecznie będzie. Bo tutaj jednak można zaparkować. Nie będziemy tacy uciążliwi, nie? Na pewno. A tam nie byliście aż tak uciążliwi. No, nie byliśmy. No ale tam po prostu jest naprawdę, tamten punkt jest teraz z uwagi właśnie na to, że tam przebiega praktycznie obwodnica, można tak to nazwać, Czerska, od tutaj strony południowej, jak się jedzie. No nie ma co ukrywać, że ta budka lepiej. Też już trochę tam szpeci w tym miejscu i... Nie żartuj, taka ładna. No, nie, trzeba coś porządnie po prostu zrobić. Tu po prostu zrobić. Chcemy, nie chcemy żadnych prowizorek robić. Chcemy to porządnie wszystko zrobić, coś porządnego i dlatego na pewno nam zabraknie tych pieniążków, także będą się te aukcje pojawiać i... Na pewno te osoby, czy ci hodowcy, którzy wylicytują te gołębie też. A będziemy się starać na tych aukcjach mieć. Sporządzimy tych a będziemy się starali na aukcjach mieć właśnie gołębie takie, które tutaj kolega Sebastian czy zorganizuje. Przekażą na pewno tacy hodowcy, nasi koledzy tutaj no z Polski. Także... Można samemu się zgłaszać. Bardzo chętnie przyjmę gołębie. Tak. Wystawimy je i każdy swoją jakby cegiełkę dołoży do tego, żeby tu. Tak, mówię, sobie oddziały... Oddział zbliża się do 90-lecia istnienia, także. Myślimy, że jeszcze jakiś imprezy będziemy też istnieć. Dobrze, także dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.